piorun kulisty to jedno z najbardziej zagadkowych zjawisk występujących przynajmniej na naszej planecie. I jak wszystkie takie tajemnicze zjawiska, obrosło mitami i legendami. Ale postaramy się oddzielić ziarna od plew i poznać aktualne informacje na temat tego zjawiska. Najpierw musimy zrozumieć, o czym w ogóle mówimy. Co to za piorun kulisty i czym różni się od innych podobnych zjawisk w naturze? Musimy narysować portret pamięciowy, w cudzysłowie, naszego nieuchwytnego przestępcy. Postanowiłem zrezygnować z przedstawienia konkretnych historii i relacji naocznych świadków. Niektóre z tych historii są bardzo ciekawe, ale jeśli wstawię je do filmu, to one zniekształcą jakieś mniej więcej obiektywne wyobrażenie o piorunach kulistych. Najbardziej słuszną decyzją byłoby przedstawienie swego rodzaju przeciętnego portretu pioruna kulistego, opartego na wielu opisach naocznych świadków, który właśnie przedstawię w tym filmie. Ale na początek trochę wprowadzenia i historii. Zwykle w różnej literaturze pierwsze wzmianki o obiektach podobnych do pioruna kulistego zaczynają się od XVII wieku. Ale logiczne jest założenie, że to zjawisko istniało też wcześniej. Nas interesują próby naukowców zebrać informacje o tym obiekcie. Pierwsze takie próby podjął stosunkowo niedawno, w XIX wieku, naukowiec François Arago, który nazwał piorun kulisty najbardziej niewytłumaczalnym zjawiskiem fizycznym. Zajmował się m.in. badaniem piorunów i podzielił je na kategorie. Opisy jednej z kategorii przypominają opisy piorunów kulistych. Reasumując, pan François Arago sceptycznie odnosił się do opowieści marynarzy o ogromnych falach, tych samych, o których mówiłem w tym filmie. Po prostu wyśmiewał historię o falach powyżej 10 metrów. Po Arago poważniejsze próby zebrania informacji o piorunach kulistych podjęli sowieccy i amerykańscy naukowcy. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że w okresie zimnej wojny Stany Zjednoczone i Związek Radziecki zainteresowały się stworzeniem reaktora termojądrowego. Jak wiadomo, głównym problemem w stworzeniu reaktora termojądrowego jest utrzymanie plazmy. A piorun kulisty wygląda jak obiekt, który właśnie w jakiś niezrozumiały sposób utrzymuje plazmę przez stosunkowo długi czas. Związek Radziecki bardzo, bardzo chciał zbudować reaktor termojądrowy, ponieważ wtedy uważano, że wkrótce gaz ziemny i ropa się skończą. Więc wielu fizyków borykało się z tym problemem i najwyraźniej próbowało zrozumieć naturę piorunów kulistych, ponieważ być może to pomogłoby zbudować pożądany reaktor. Obecnie prawie wszystkie publikacje naukowe na temat piorunów kulistych odnoszą się do prac radzieckich i amerykańskich naukowców opublikowanych podczas zimnej wojny. Co jest takiego szczególnego w pracach naukowców tamtych stosunkowo odległych czasów? Sprawa w tym, że piorun kulisty jakoś niechętnie wlatuje do laboratoriów fizycznych. W rzeczywistości jedyną dostępną obecnie metodą badania natury pioruna kulistego jest zbieranie relacji naocznych świadków i tworzenie hipotez wyjaśniających wszystko, co oni widzieli. Wtedy akurat zebrano wiele relacji naocznych świadków. Teraz praktycznie się tego nie robi. W zasadzie pojawiają się tylko nowe hipotezy dotyczące natury pioruna kulistego i ogólnie zainteresowanie tym zjawiskiem mocno osłabło. I tutaj myślę, że nie będzie zbyteczną wzmianka, jak dokonywano zbierania relacji świadków. Wiadomo, ludzie lubią przesadzać. Mają tendencję do zapominania i zniekształcania niektórych faktów. Niektórzy lubią przypisywać sobie historie innych ludzi. Wielu ludzi w ogóle wierzy w wydarzenia w ich życiu, które ich nie przydarzyły. Nawet ty i ja pamiętamy niektóre wydarzenia z naszego życia wcale nie takimi, jakimi one były naprawdę. A ponieważ po bliskim spotkaniu z jakimkolwiek piorunem można doświadczyć szoku, wstrząsu, to wszystko powyżej mnoży się kilkakrotnie. Przy naukowym podejściu wszystko to należy wziąć pod uwagę. W przeciwnym razie zebrane dane naukowe nie będą się różnić od plotek. Dokonywano tego więc w następujący sposób. W gazecie lub magazynie pojawiała się informacja, że ośrodek naukowy lub uczelnia poszukuje opisów piorunów kulistych.
Naocznych świadków proszono o dokładnym opisaniu swojego przypadku i wysłanie listu na określony adres. Świadkowie wysyłali listy, naukowcy je analizowali, potem mijał jakiś czas, pół roku, rok, kilka lat i do tych świadków znowu wysłano listy z ankietą, w której proszą o ponowne odpowiedzi na pytanie na temat pioruna kulistego. I te pytania są skomponowane w taki sposób, aby dostrzec niespójności z ich wcześniejszymi odpowiedziami. No, żeby uchwycić kłamstwa świadków lub przesadę oraz nadinterpretację. No i w ogóle równoległe zbierali informacje o wykształceniu, wieku, zawodzie i temu podobne, aby dostrzec pewne wzorce w odpowiedziach. Zbieranie relacji nie zawsze odbywało się dokładnie w ten sposób. Czasami przeprowadzono na przykład wywiady i ankiety spośród wysoko wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie badań jądrowych i termojądrowych oraz po prostu spośród naukowców. Po zebraniu raportów o piorunach kulistych dane są analizowane przez specjalistów i te przypadki, które najprawdopodobniej nie były przypadkami zaobserwowania piorunów kulistych, są odrzucane. Krótko mówiąc, naukowcy próbują znaleźć tych, którzy mówią prawdę, eliminując fantastów i innych bajkarzy oraz próbując odrzucić przypadki, w których świadek najwyraźniej zaobserwował nie piorun kulisty, a jakieś inne zjawisko. Tak więc, w Stanach Zjednoczonych początkowo okazało się, że piorun kulisty widziało wiele osób, prawie 5% populacji. W Związku Radzieckim znacznie mniej, do 1%, ale przede wszystkim wynika to z różnicy metodologii zbierania informacji. Ogólnie rzecz biorąc, po wielokrotnych ankietach i innych metodach analizy danych, wiele relacji jest eliminowanych i pozostaje dość mało relacji świadków cennych dla nauki. W sumie zebrano w tej chwili tysiące takich relacji, nie powiem dokładnej liczby, ale około 10, maksymalnie 20 tysięcy przypadków, a nie setki tysięcy czy miliony, jak byłoby, gdyby nie odrzucać bajkopisarzy. Teraz przedstawię krótkie wnioski z takich relacji naocznych świadków, chociaż opisy są bardzo zróżnicowane. Ale nie będziemy popadać w skrajności, dlatego teraz usłyszycie coś w rodzaju przeciętnego opisu pioruna kulistego, charakterystycznego dla większości naocznych świadków. Kształt pioruna kulistego. Najczęściej kulisty, ale może być wydłużony, walcowaty, może przypominać kształt kropli itd. Myślę, że najlepiej opisać go jako obiekt przypominający kształtem kulę. Rozmiar. Średnica waha się od milimetra do 1 metra. Są doniesienia o jeszcze większych piorunach kulistych, ale średnio według świadków średnica wynosi około 30 cm. Kolor. Może być każdy z widma światła widzialnego. Istnieją nawet doniesienia o białych i czarnych kolorach pioruna kulistego. Najczęściej są to odcienie żółtego, czerwonego i niebieskiego. Jasność. Od bladego do oślepiająco jasnego. Najczęściej jak żarówka na 100 W. To znaczy, nie jest to obiekt tak jasny jak na przykład łuk elektryczny przy spawaniu. I to jest logiczne. Jeśli by to było bardzo jasne zjawisko, to jego by nie opisywali jako kulę, lecz jako podobieństwo gwiazdy czy lampy błyskowej. Jako przykład podawaliby blask od spawania metalu. Krótko mówiąc, nie jest to jasny obiekt. Przezroczystość. Według większości świadków, piorun kulisty ma nieprzezroczystą powłokę i półprzezroczyste wnętrze. Mniej więcej tak jak pokazano na ekranie. Chociaż istnieją opisy, że ludzie mogli patrzeć przez niego, tak jak przez ogień. Prędkość poruszania. Od centymetrów do kilkudziesięciu metrów na sekundę. Rzadko pozostaje nieruchomy. Następny parametr jest bardzo ważny. Czas istnienia. Od sekundy do setki sekund. Większość świadków wskazują czas istnienia do 5 sekund. Przypomnę, że liniowy piorun zwykle trwa ułamki sekundy, nawet pół sekundy to rzadkość. Temperatura.
Większość opisuje go jako dość zimny obiekt, chociaż zdarzały się przypadki podpalenia różnych obiektów przez rzekomo piorun kulisty. Najprawdopodobniej jest to dość gorący obiekt w środku, ale emituje bardzo mało ciepła, co oznacza, że słabo emituje w zakresie podczerwieni. My nie widzimy ten zakres promieniowania, ale odczuwamy jako ciepło. Jest to przypadek podobny do łuku spowalniczego. Gorący w środku, ale emituje mało ciepła. Oczywiście trudno wskazać konkretną temperaturę, nawet konkretny zakres temperatur. Właściwości elektryczne. Piorun kulisty w większości przypadków wykazuje właściwości elektryczne. Może porażać prądem, włączać żarówki i zakłócać działanie różnych urządzeń, jak wynika z opisów niektórych naocznych świadków. Dźwięk. Zazwyczaj naoczni świadkowie opisują dźwięk jako trzeszczenie, syczenie i bulgotanie. Zapach. Często w relacjach świadków można znaleźć frazę ostry zapach lub wyraźny zapach. Ale co konkretnie za zapach, tam się nie pisze. Prawie wszystkie opisy, w których wskazano konkretny zapach, sprowadzały się do zapachu siarki. O ile rozumiem, najprawdopodobniej nie jest to zapach samej siarki, ale zapach jak w pierwszych sekundach po zapaleniu zapałki. W takim razie jest to zapach dwutlenku siarki. Rzadziej w opisach można znaleźć zapach ozonu. Na przykład po burzy można wyczuć taki zapach świeżości. Jest to słaby zapach ozonu. Może to świadczyć o tym, że piorun kulisty emituje w widmie ultrafioletowym, co oznacza, że piorun kulisty może być obiektem plazmowym, ale kluczowym słowem tutaj jest może. Warto również powiedzieć, że niektóre właściwości pioruna kulistego zmieniają się w czasie, a mianowicie po przetworzeniu danych relacji świadków liczby są w przybliżeniu następujące. Około 3% respondentów wskazują na zmianę jasności i koloru, 5% wskazuje na zmianę wielkości i około 7% zmianę kształtu i prędkości pioruna kulistego. Dla mnie osobiście jest to dość nieoczekiwanie. Wydawało mi się, że na przykład jasność powinna być bardziej dynamiczną cechą pioruna kulistego, ale wydawało mi się. Liczba osób, które widziały moment pojawienia się pioruna kulistego, jest około 5 razy mniejsza niż całkowita liczba świadków naocznych. I oto, co oni mówią o jego pojawieniu. 8% wskazuje na pojawienie się pioruna kulistego w kanale wyładowania zwykłego pioruna. Ten sam procent wskazuje miejscem pojawienia obszar uderzenia zwykłego pioruna. 66% wskazuje, że piorun kulisty pojawił się na jakimś metalowym przewodniku. Czyli może to być przewód do linii elektroenergetycznych lub żelazne podparcie tych samych linii. Może to być piorunochron, antena i inne metalowe konstrukcje, które nas otaczają. 13% opisuje pojawienie się jakby z niczego. A oto co świadkowie mówią o tym, jak zniknął piorun kulisty. 40% wskazują, że zniknął z pola widzenia, czyli zniknął za horyzontem, chmurami, drzewami czy budynkami. 26% eksplozja, przy czym 6% opisuje ją jako eksplozję z rozpadem na mniejsze kulki lub iskry. 8% wyładował się w ziemię. 6% wyładował się w jakiś przewodnik, a 13% po prostu zgasł. Dalej trajektoria ruchu. 75% wskazuje, że po prostu leci w atmosferze na mniej więcej tej samej wysokości. 5% świadków opisują to jako spadanie z chmur burzowych. 0,5% opisują, że unosi się do chmur. W rzeczywistości jest to bardzo ważny parametr, bo na przykład możemy założyć, że w większości przypadków piorun kulisty ma taką samą gęstość jak powietrze. Dlatego siła wyporu nie wypycha go do góry, albo on nie tonie, w cudzysłowie, w powietrzu. Ale są też inne założenia, na przykład, że on porusza się po płaszczyźnie ekwipotencjalnej, czyli w płaszczyźnie z jednorodnym ładunkiem elektrycznym,
Wtedy trajektoria jego ruchu może powtarzać ukształtowanie terenu, co też czasami opisują naoczni świadkowie. Ale jest też hipoteza, że porusza się w kierunku obszarów niskiego lub wysokiego ciśnienia. Tutaj istnieje wiele założeń. I na sam koniec też bardzo ważna informacja. Prawie zawsze piorun kulisty jest obserwowany podczas burzy. Ponad 90% przypadków. Może też pojawić się w pobliżu potężnych akumulatorów i generatorów elektrycznych. Więcej konkretnych liczb, opisów parametrów i właściwości pioruna kulistego opartych na relacjach świadków można znaleźć w tych trzech książkach. Podałem tylko główne cechy. W ogóle są to chyba najlepsze źródła informacji na temat piorunów kulistych. Szczególnie polecam tę książkę. A teraz o niektórych dziwnych cechach pioruna kulistego. Ogólnie rzecz biorąc, jestem sceptycznie nastawiony wobec tego, o czym zaraz będę mówić, ale z góry negować te informacje nie będę. Po prostu powiem tak, jak jest. Okazuje się, że istnieją co najmniej dziesiątki świadectw od ludzi z różnych krajów o podobnych dziwnych właściwościach pioruna kulistego. Na przykład, sądząc po relacjach świadków, on może przejść przez szybę, pozostawiając takie dziury. Czasami pozostawia pęknięcia, ale nadal jest to dziwne. Osobiście mnie zaskakuje nie sam otwór, a to, co czasami pozostaje od tego szkła. A teraz pomyślcie, jak do cholery jakiś obiekt może przejść przez szybę, pozostawiając taki odłamek szkła. Możecie sobie wyobrazić, jak to się odbywa? Można to zrobić jakimś rozgrzanym walcem lub jakimś narzędziem do cięcia szkła, ale piorunem kulistym? Jak to można zrobić obiektem o takiej formie i cechach, jak opisują świadkowie? Nie jestem pewien, czy to w ogóle prawda, ale jeśli to prawda, to wygląda bardzo dziwnie. Jeszcze więcej relacji opisują, że piorun kulisty przechodzi przez szybę, nie uszkadzając jej. To też ciekawe, ale może być wyjaśnione przez rozpatrywanie pioruna kulistego jako zjawiska optycznego lub zjawiska związanego z polami elektrycznymi i magnetycznymi. Podczas interakcji z metalem piorun kulisty może go odparować. Czasami można znaleźć opisy, że piorun kulisty odparował metalowe przedmioty na ciele ludzi. Ale to wszystko wygląda jakoś podejrzanie, nieprawdopodobnie. Wiarygodność tych informacji jest mocno wątpliwa. Na przykład to zdjęcie znajduje się w artykule, który znalazłem w magazynie zawierającym publikacje materiałów z różnych międzynarodowych konferencji fizycznych przeprowadzanych na całym świecie. To znaczy, że nie jest to jakieś autorytatywne, recenzowane czasopismo. Podpis na zdjęciu jest co najmniej podejrzany. Znalazłem tę stronę, pogrzebałem tam, ale nie mogę znaleźć konkretnie tego zdjęcia. Jest to strona o różnych anomaliach, składająca się głównie z dowodów anegdotycznych i zdjęć o niskiej jakości. Do tego wyszukiwanie zdjęcia w różnych serwisach nie daje żadnego rezultatu. Mówię to wszystko dlatego, żebyś wy rozumieli, czemu nazywam tę informację mocno wątpliwą. Istnieją również świadectwa, że piorun kulisty może przechodzić przez małe otwory, znacznie mniejsze od rozmiaru tego pioruna. Były przypadki, gdy piorun kulisty lub podobny do niego obiekt pojawił się w samolocie i na okrętach podwodnych. Ale na okrętach podwodnych podczas włączania i wyłączania potężnych akumulatorów. No i tak, piorun kulisty prawdopodobnie może zabić człowieka. Na przykład w wielu źródłach jest napisane, że fizyk Georg Richman został zabity przez piorun kulisty, który pozostawił go z czerwoną plamą na czole, rozrzuconymi butami i częściami ubrania. Ale według mnie, autor tej książki podaje przekonujące dowody, że nie jest to prawda,
i Georg Richman został zabity przez zwykłe wyładowanie elektryczne. Są też zjawiska, które często postrzegane jako pioruny kuliste, ale nimi nie są. Na przykład piorun łańcuchowy jest rzadkim zjawiskiem, również nie do końca wyjaśnionym, ale nie jest to piorun kulisty. Tak samo z tak zwanymi ogniami świętego Elma. Jest to zjawisko dobrze znane i szeroko rozpowszechnione, które nie jest piorunem kulistym. Istnieją informacje o niewyjaśnionych zjawiskach, które potencjalnie mogą mieć związek z piorunami kulistymi. Choć mogą to być również zjawiska o zupełnie innym charakterze. Na przykład tak zwane Foo Fighters, niezidentyfikowane obiekty latające, które piloci obserwowali głównie w czasie II wojny światowej. Czasami ich kojarzą z piorunami kulistymi, ale są też inne wyjaśnienia. Na przykład, że są to ognie świętego Elma na skrzydłach samolotów lub odbicie światła od kryształków lodu, czy też wizualne złudzenie pilotów. Ogólnie rzecz biorąc, świadectw zjawisk, które czasami są uważane za pioruny kuliste, są wystarczająco dużo. Cóż, w takim razie, ponieważ istnieje wiele relacji świadków, to musi istnieć wiele nagrań tego zjawiska, przynajmniej zdjęć. Prawda? Logicznie? Co więcej, teraz prawie każdy ma smartfona z aparatem, a kamery do monitoringu tkwią na każdym kroku w miastach. Myślę, że nieznacznie się pomylę, jeśli powiem, że prawie każda burza w mieście jest zawsze nagrywana przez kogoś. No dobra, i tak wiecie, o co chodzi. Już poruszałem ten temat w tym filmie. W skrócie, wszystkie filmy o piorunie kulistym można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza kategoria. Nagrania, na których zdecydowanie nie jest piorun kulisty. Oto przykłady takich filmów. Dlaczego nie są to pioruny kuliste, wyjaśniałem w tym filmie. Druga kategoria. Filmy, w których nagrano nie wiadomo co. W których trudno jakoś udowodnić lub obalić, czy naprawdę to był piorun kulisty. To samo odnosi się do filmów o rzekomych skutkach po piorunach kulistych. Na przykład pokazałem fragment wiadomości z konsekwencjami rzekomo popadania pioruna kulistego do domu. Powiedziałem, że trudno jest w jakiś sposób udowodnić lub obalić, czy to naprawdę był piorun kulisty. Osobiście ja skłaniam się do wersji wyrażonej przez widza w komentarzach. Zasugerował, że są to skutki uderzenia zwykłego pioruna w antenę telewizyjną. Według mnie ta wersja jest prawdopodobna i wyjaśnia dużo rzeczy pokazanych w tym fragmencie wiadomości. Nawiasem mówiąc, podejmowałem próby zadzwonić do tej pani, właścicielki tego domu, ale nie udało się. Nie znalazłem jej aktualne kontakty, ale znalazłem kontakty jej sąsiada. Grzecznie zapytałem go o tej pani, ale z jakiegoś powodu on mnie ignoruje. Nie odpowiedział mi. Pokazywałem również ten film. Tutaj, według mnie, najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest, że jest to świetlik. Jest to bardzo podobne do tego, jak wyglądają świetliki na nagraniach. Świetliki są dość powszechne na całym świecie. W skrócie, jest to prawdopodobna wersja. Pokazałem również taki obiekt i pozostawiłem go bez wyjaśnienia. To jest zjawisko nagrane przez trzech różnych osób z różnych kątów. Większość ludzi w komentarzach powiedzieli, że to jest dron. Nie wykluczam takiej możliwości, ale wątpię, że był to akurat dron. Jakoś zbyt dziwnie się porusza. Zbyt losowa trajektoria. Chociaż muszę powiedzieć, że ja nie jestem ekspertem od dronów. Może to jest normalne. Ale jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że ujęcia zostały nakręcone w 2015 roku. Wtedy drony nie były tak powszechne jak obecnie. Może to rzeczywiście był piorun kulisty? Nie wiem. Obiekt na nagraniu bardzo przypomina to, co opisują naoczne świadkowie. Poza tym, że obiekt na nagraniu istnieje przez zbyt długi czas. Co najmniej 2 minuty. Jest to podejrzanie długo. W sumie to nie jest problemem wyjaśnić obiekt na nagraniu, jeśli uważać, że on nie emituje światła.
to może być jakiś worek czy balon. Ale w jednym z nagrań widać, że obiekt jednak najprawdopodobniej słabo świeci, jak żarówka. Istnieje więcej filmów z tej kategorii, po prostu podałem przykłady. I wreszcie trzecia kategoria. Nagrania, na których naprawdę złapany piorun kulisty. Jest tylko jeden taki film. Ale możliwe, że gdzieś poza internetem jest jeszcze jeden, z odległego 1976 roku. Po prostu nie mogę go znaleźć. Chociaż są kadry z tego nagrania, które pokażę później. Póki co pogadamy o jedynym wideo, na którym złapany piorun kulisty. Oto on. A teraz wyjaśnię, co w ogóle widzicie na tym nagraniu. Otóż w 2012 roku chińscy naukowcy badali zwykły piorun za pomocą spektrometrów i piorun kulisty przypadkowo trafił w pole widzenia spektrometru oraz zwykłych kamer. To wyjątkowy przypadek, gdyż pozwoliło to zbadać widmo emisyjne pioruna kulistego. Mówiąc po ludzku, analizując widmo emisyjne, można dowiedzieć się, z jakich pierwiastków chemicznych składa się obiekt, który emituje fale elektromagnetyczne – światło. To jest film w zwolnionym tempie. Nagrywanie trwało nieco ponad sekundę. Porozmawiamy o jego właściwościach. Wielkość tej kuli jest trudna do oszacowania, ale ta poświata ma średnicę około 5 metrów. Sam piorun był znacznie mniejszy. Ciemność uniemożliwiła naukowcom ocenę wysokości położenia pioruna kulistego nad ziemią, ale według ich szacunków dryfował w kierunku poziomym około 10 metrów i wzniósł się do góry o około 3 metry. Prędkość poruszania wynosi około 9 metrów na sekundę. Czas istnienia około 2 sekund, czyli tak jak opisuje większość świadków. I najważniejsze, z czego się składał? Okazuje się, że z krzemu, wapnia, żelaza, azotu i tlenu. Te pierwiastki wchodzą do składu gleby. Można to interpretować jako spalanie brudu podniesionego z ziemi przez uderzenie zwykłego pioruna. Myślę, że wszystkich przypadków opisanych przez naocznych świadków nie da się wyjaśnić płonącą się glebą, więc można założyć, że być może to jedno ze zjawisk postrzeganych przez naocznych świadków jako piorun kulisty, gdy zwykły piorun uderza w ziemię niedaleko od nich i powstaje szybko poruszająca się kula ognia czy plazmy. Nawiasem mówiąc, całkiem niedawno przeprowadzono analizę chemiczną pozostałości rzekomego pioruna kulistego zaobserwowanego w Rosji. Naoczni świadkowie obserwowali przez długi czas lecącą świetlistą kulę, która wylądowała na ziemi i wypaliła się, wydając syczący dźwięk. Analiza chemiczna wykazała, że pozostałości tej świetlistej kuli zawierają zasadniczo te same pierwiastki, co piorun kulisty nagrany przez chińskich naukowców. Tylko dodatkowo zawiera glin. I to nie jest dziwne, gdyż glin jest bardzo powszechny w glebie ziemskiej. A brak niklu wykluczył meteorytową wersję pochodzenia tej kuli. Tutaj warto zaznaczyć, że te badania zostały wykonane, powiedzmy, przez amatorów. I sam autor badań prosi sceptycznie podchodzić do podanej przez niego informacji. I jeszcze kilka słów o nagraniach. Aby upewnić się, że wideo o piorunach kulistych po prostu brak, proponuję poszukać nagrania na YouTubie, wpisując odpowiednie kluczowe słowa do wyszukiwarki, po czym ustawić w filtrze parametr za ostatni rok. Szukałem w kilku językach i nie znalazłem żadnych filmów z piorunami kulistymi. To, co znajduję, to są oczywiste fejki, montaż, próby wyjaśnienia pioruna kulistego oraz gry. Gdzie, jak można się domyślić, piorunem kulistym nazywa się jakaś umiejętność postaci z gry. Absolutnie wszystko, co powiedziałem o nagraniach, można powiedzieć o zdjęciach. Wpisując w Google coś typu
prawdziwe zdjęcia piorunów kulistych w różnych językach, otrzymujemy strumień oczywistych fejków narysowanych w Photoshopie lub kadrów z fejkowych nagrań. Tylko na kilku zdjęciach widać coś przypominającego piorun kulisty, ale ze względu na jakość obrazów nie da się wiarygodnie ustalić, co dokładnie widzimy na takich zdjęciach. Osobno powiem o foto tego typu, zwłaszcza o tym zdjęciu, które nieraz widziałem na miniaturkach filmików na YouTubie oraz w artykułach o piorunach kulistych. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego dla niektórych ludzi nie jest oczywiste, że to nie jest żaden piorun kulisty. Podam przykład mojego toku myślenia. Widzę to zdjęcie, a obok napis, że to piorun kulisty. No cóż, wtedy mam pytanie. Dlaczego rozmiar kątowy tego rzekomo pioruna kulistego jest tak duży? Oceńcie sami. Kanał zwykłej błyskawicy ma średnicę 20-30 cm, co oznacza, że... nie wiem jak to nazwać. Formacja? Obiekt na zdjęciu? Jest dziesiątki, a nawet 100 razy większy. To znaczy, jego rozmiar liniowy wynosi dziesiątki metrów. W związku z tym, wyjaśnienie tego obiektu nie jest związane z piorunem kulistym. Powiem od razu. Jest to oczywisty wynik sposobu wykonania tego zdjęcia, a mianowicie jest to efekt długiego naświetlania. Aby nie być gołosłownym, udowodnię, że jest to akurat wynik długiego czasu naświetlania, a nie piorun kulisty. Kilka nanosekund szukania w Google i znajdujemy autora i wszystkie szczegóły zdjęcia, na przykład dokładną datę i godziny zdjęcia. Ale jesteśmy zainteresowani tym oto parametrem. Czas naświetlania. 20 sekund. I to jest całe wyjaśnienie. Podczas rozbłysku zwykły piorun zatrzymał się w tym miejscu trochę dłużej niż na przykład tutaj. I ze względu na długi czas naświetlania to miejsce zostało bardzo mocno oświetlone. Dlatego na zdjęciu widać taką formację czy obiekt. Na zdjęciu to słowo kluczowe, bo w rzeczywistości tego nie było. Oto inne zdjęcia tego samego autora w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Ten piorun jest szeroki, bo znowu mamy zdjęcie z długim czasem naświetlania. Tutaj to samo. Czy często widzicie takie pioruny w rzeczywistości? Krótko mówiąc, bawiąc się z ekspozycją, można otrzymać takie zaświetlone artefakty na zdjęciu. I to jest całe wyjaśnienie zdjęć tego typu. W sumie to w Google nie znalazłem wiarygodnych fotografii piorunów kulistych. Są tylko takie, na których nie da się zidentyfikować pokazane obiekty ze względu na brak informacji o miejscu, czasie, warunkach, a przede wszystkim ze względu na tragiczną jakość zdjęć. W książkach, z których czerpałem informacje dla tego filmu, były opublikowane niektóre fotografie przypisywane piorunom kulistym, albo były linki do zdjęć opublikowanych w innym miejscu. Oto niektóre z tych zdjęć. Zacytuję fragment rozdziału z tej książki, gdzie mowa właśnie o zdjęciach. Miejcie na uwadze, że ta książka została opublikowana w 1980 roku. Według przybliżonych szacunków istnieje ponad 100 tysięcy fotografii zwykłej błyskawicy. W tym samym czasie są znane tylko około 60 opublikowanych fotografii lub rysunków naturalnego pioruna kulistego. Oczywiście niektóre z nich są przedrukami wcześniejszych oryginałów lub nieznacznie różnią się wizerunkiem tych samych obiektów. Po selekcji dla dyskusji zostało odebranych tylko 24 oddzielnych i wyraźnie różnych obrazów. Ponadto analiza każdej takiej fotografii, odpowiedniej mu relacji świadka oraz idącej w ślad za tym dyskusji prowadzą do wniosku, że większość z tych zdjęć są wątpliwe. Zapamiętajcie to, będziemy jeszcze potrzebować tej informacji. Powtórzę jeszcze raz.
W tym czasie, w 1980 roku, było tylko 24 zdjęcia, na których rzekomo został sfotografowany piorun kulisty. Ale eksperci doszli do wniosku, że większość z nich są wątpliwe. Na przykład stwierdzono, że najprawdopodobniej jest to fotografia latarni sodowej, wykonana podczas poruszania aparatem. Chociaż autor fotografii twierdził, że latarnie były wyłączone, gdy robił zdjęcie. Ale naukowcy skontaktowali się z biurem elektrycznym i okazało się, że latarnie jednak były włączone w tym czasie. Takie są sprawy. Istnieje też kilka zdjęć tego typu. Takie fotografie można otrzymać, robiąc zdjęcie z długim czasem naświetlania jakiegoś poruszającego i świecącego się obiektu. Albo można robić zdjęcia nieruchomych obiektów, poruszając aparatem. Tutaj autor książki pokazuje dla przykładu, jak wyglądają latarnie uliczne na zdjęciu z długim czasem naświetlania i poruszającym się aparatem. Zdecydowałem się pokazać, o co chodzi z tym długim czasem naświetlania i poruszaniem kamery. Otóż mam takie słabiutkie źródło światła, tak? Zaraz po wyłączeniu światła zrobię zdjęcia z długim czasem naświetlania i będę poruszał aparatem. Zdjęcia będę robił mniej więcej w takiej pozycji i zobaczycie, co z tego wyjdzie. Więc jest to bardzo wątpliwe, że na tych zdjęciach złapany piorun kulisty. Zwłaszcza, kiedy na zdjęciach widać to. Oto kolejne ciekawe ujęcie zrobione podczas zwarcia elektrogeneratora. Jak powiedziałem wyżej, czasami świadkowie powiadamiają o pojawieniu pioruna kulistego w pobliżu źródeł wysokiego napięcia i dużego natężenia prądu. Ale problemem jest to, że takie lub podobne zjawisko może być wytworzone niemal w domowych warunkach, chociaż taka formacja kulista potrwa maksymalnie sekundę. Chodzi mi o to, że po tej fotografii trudno ustalić, ile żył, w cudzysłowie, ten kulisty obiekt na zdjęciu. No dobra. Pokażę wam najbardziej, powiedzmy, wiarygodne zdjęcie domniemanego pioruna kulistego. Oto ono. Dlaczego jest najbardziej wiarygodne? Bo te zdjęcia zostały wykonane przez naukowców automatyczną kamerą, która rejestruje meteory. To jest kanał zwykłego pioruna, a to być może trajektoria ruchu pioruna kulistego, który właśnie pojawił się w wyniku rozbłysku zwykłego pioruna. Jeszcze jedną fotografię rzekomo pioruna kulistego znalazłem w jednym bardzo popularnym magazynie w ZSRR. Tutaj już na samym wstępie wlatuje stwierdzenie, że to jest zdjęcie pioruna kulistego i jest napisane, że zdjęcie zostało zrobione z czasem naświetlania wynoszącym 1 minutę. Czyli zdjęcie przedstawia trajektorię ruchu jakiegoś świecącego obiektu podczas burzy. Trudno jest ustalić, co to za obiekt, możliwie, że naprawdę był to piorun kulisty. Ale powiem wam coś, co podważa w ogóle wszystkie zdjęcia pokazane wyżej. Pamiętacie ten cytat? Wtedy było tylko 100 tysięcy zdjęć zwykłej błyskawicy i na 24 z nich ewentualnie był uchwycony piorun kulisty. Chociaż z krytycznej analizy zdjęć przez specjalistów wynika, że większość z tych 24 zdjęć są bardzo wątpliwe. Tak więc, od tego czasu minęło więcej niż 40 lat. Zdjęć zwykłych piorunów już jest nie 100 tysięcy, a miliony, a może miliardy. W każdym razie, prawie każda burza w mieście jest stale filmowana oraz fotografowana. I to pod różnymi kątami. Jednak liczba zdjęć lub nagrań pioruna kulistego prawie się nie zmieniła.
W sumie wiarygodnych zdjęć pioruna kulistego prawie nie ma. Dodam jednak, że jeszcze istnieją stare rysunki i ryciny piorunów kulistych, znowuż wykonane na podstawie opisów świadków tamtych czasów. Dodam też kilka własnych spostrzeżeń na ten temat. Zbierając informacje o piorunach kulistych, czytam nie tylko publikacje naukowe, książki i różne artykuły, a także różne forum i strony internetowe, podobne do Reddit w różnych językach. Naczytałem się wystarczająco, by z całą pewnością powiedzieć, że większość osób z różnych krajów na tych forach na temat piorunów kulistych piszą wcale nie swoje spostrzeżenie, ale spostrzeżenie swojej babci. Rzadziej dziadka. Nie mamy, nie taty, ale z jakiegoś powodu prawie zawsze są to relacje babci. Typowa opowieść o piorunach kulistych zaczyna się od słów "babcia mi kiedyś opowiadała" i dalej opisuje się jakaś historia o piorunie kulistym, który często wleciał do mieszkania. Nie trzeba daleko sięgać po przykłady. W poprzednim filmie o nagraniach rzekomo piorunów kulistych wypowiedziałem następujące słowa. Póki co możecie napisać swoje historie o tym, jak babcia opowiadała, że kiedyś piorun kulisty wleciał jej do pokoju przez okno. I co myślicie? Większość ludzi napisała historie, które opowiadała im ich babcia. I ta sytuacja była obserwowana przeze mnie prawie wszędzie. Oto taka dziwna rzecz. Idziemy dalej. Próby stworzenia pioruna kulistego w laboratoriach. Podjęto całkiem sporo takich prób i niby otrzymują podobne zjawiska, ale one wszystkie mają jedną dużą wadę. Te rzekomo pioruny kuliste istnieją maksymalnie przez kilka sekund. Zazwyczaj poniżej 1 sekundy. Teraz będzie moja subiektywna opinia w tej sprawie. Weźmy dla przykładu taką próbę stworzenia pioruna kulistego w laboratorium i przeanalizujmy artykuł na ten temat. Na zdjęciach wygląda imponująco, ale jeśli wszystko dobrze zrozumiałem, to można to uproszczono opisać jako wyładowanie wysokiego napięcia na elektrodach opuszczonych pod wodą. Woda więc od razu rozkłada się na wodór i tlen, po czym wodór natychmiast wypala się i na zdjęciu widać właśnie spalanie tego wodoru. Ale to nie może w pełni wyjaśnić wszystkiego. Nie wyjaśni to nawet części tych właściwości pioruna kulistego, które opisują naoczni świadkowie. Ale autor nie akcentuje uwagi na tym, że może to być zwykłym spalaniem wodoru, lecz mówi o rzekomym podobieństwu do pioruna kulistego. Przyznam, że nie podoba mi się jego rzekomo naukowa praca na ten temat. Wcale nie wygląda na pracę naukową, raczej na jakiś pretensjonalny esej, sądząc po obfitości synonimów i epitetów zamiast konkretnych liczb i formuł. Na przykład autor nazywa to zjawisko długożyjącym, pobawnym, niezwykłym, ale w pracach naukowych podają konkretne liczby i wyniki, a nie własne subiektywne rozumowanie o jakimś zjawisku, tak jak tutaj. Jak się okazuje, to zjawisko, jak nazywa go autor, długożyjące, podobno przypominające piorun kulisty, istnieje do 1 sekundy. Nie sądzę więc, aby taka praca przyniosła jakiekolwiek korzyści w badaniach nad piorunami kulistymi. Oczywiście łatwo sobie tak krytykować, jak to robię ja, ale mogę też zrobić taki, w cudzysłowie, długożyjący obiekt w nawiasach do 1 sekundy. I to w domowych warunkach. Patrzcie. Tylko nie powtarzajcie za mną. Zobaczcie, co narobiłem. A tak na poważnie, to nie chcę wyśmiać naukowców za próby stworzenia pioruna kulistego w laboratoriach. Faktem jest, że mają do dyspozycji zbyt mało energii,
Podczas wyładowania piorunowego te energie są o wiele rzędu wielkości wyższe niż w laboratoriach. Właśnie z tego powodu nie brałbym na poważnie próby stworzenia pioruna kulistego w laboratorium. Chociaż były też próby sprowokowania uderzeń piorunów w różne przedmioty i czasami udawało się stworzyć świecące kule, które istnieją maksymalnie przez kilka sekund. Czasami przy zwarciu lub silnych wyładowaniach w metalowe przewodniki pojawiają się świecące kulki. Tłumaczy się to szybkim spalaniem oparów metali i dlatego nic dziwnego, że takie zjawiska mogą pojawić się w pobliżu potężnych generatorów prądu, jak na tym zdjęciu lub na łodzi podwodnej po włączeniu baterii. Te same świecące się kule można uzyskać, gdy piorun uderzy w jakiś metalowy przewodnik, ale to też nie wyjaśnia wszystkich właściwości piorunów kulistych obserwowanych przez naocznych świadków. Podejmowane są również próby skupienia pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości w określonym punkcie przestrzeni, powodując jonizację powietrza lub innych gazów. O czym ja w ogóle teraz mówię? Właśnie o tym zjawisku, co pokazałem w mikrofalówce. Plazma w niej też powstaje dzięki skupieniu fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości. Za pomocą prądu wysokiej częstotliwości można podtrzymać plazmę przez długi czas. Na przykład jak w tej zabawce, którą, nawiasem mówiąc, wymyślił Nikola Tesla. A jeszcze krążą plotki, że Tesla tworzył pioruny kuliste w swoim laboratorium. Informacji na ten temat jest bardzo mało i ją trudno zinterpretować. W sumie nie ma jakichś wiarygodnych dowodów, że Tesla rzeczywiście tworzył pioruny kuliste. Nie ma także konkretnych opisów właściwości rzekomego pioruna kulistego Tesli. Trochę później wspomnę, jak według Tesli powstaje piorun kulisty. Ogólnie rzecz biorąc, nie trudno wytworzyć plazmową kulę za pomocą pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości. Dla przykładu, oto kula plazmy wytworzona w laboratorium. Ale problem polega na tym, że po zaprzestaniu dostarczania energii z zewnątrz, ta kula prawie natychmiast znika. A to nie wyjaśnia długi czas istnienia pioruna kulistego opisywanego przez naocznych świadków. Podsumowując, sytuacja jest nieprzyjemna. Z jednej strony niby jest wystarczająca liczba świadków tego zjawiska, coś podobnego, ale krótkotrwałego można stworzyć w laboratoriach, ale z innej strony praktycznie nie ma prawdziwych zdjęć i nagrań piorunów kulistych. Mimo, że liczba kamer na jednego mieszkańca stale rośnie. Jak można to zinterpretować? Tutaj jednak interpretację pozostawię Wam. Starałem się jedynie przedstawić obiektywne informacje. Ale nie spieszcie się z wnioskami. Pamiętajcie, że według relacji świadków piorun kulisty w większości przypadków pojawia się w pobliżu miejsc uderzenia zwykłego pioruna. Jest niejaskrawym i krótkotrwałym zjawiskiem. I dalej mamy wyjaśnienie piorunów kulistych, teorie, hipotezy, przypuszczenie itd. Początkowo chciałem poświęcić temu większość czasu w tym filmie, ale potem pomyślałem o sensowności tej czynności. Po co? Pomyślcie sami. Nie wiadomo, czym jest piorun kulisty i czy w ogóle istnieje w tej przeciętnej formie, w jakiej rysują go naoczni świadkowie. To o jakim wyjaśnieniu możemy wtedy mówić? Jest to wyjaśnienie czego? Na początek trzeba dokładnie zdefiniować to zjawisko, dokładnie wiedzieć, co to jest, zbadać naturalny piorun kulisty i poznać go właściwości i w ogóle potwierdzić lub jednoznacznie obalić jego istnienie. Myślę, że wtedy nie będzie trudno znaleźć wytłumaczenie i mechanizm powstania. A póki co wyjaśnienia tego zjawiska przypominają przypowieść o słoniu i niewidomych. Kiedy niewidome dotykają różnych części słonia i próbują wyjaśnić, kim on jest. Ale powiem o wyjaśnieniach słów kilka. Istnieje co najmniej 400 wyjaśnień dotyczących piorunów kulistych. Niektóre z nich, szczerze mówiąc, nie rozumiem.
są dla mnie zbyt skomplikowane. Wiele z nich jest bardzo ciekawych, zabawnych, nieoczywistych i generalnie są one bardzo zróżnicowane. Jedno z najbardziej egzotycznych wyjaśnień, z jakim się spotkałem, jest wyjaśnienie, że w rzeczywistości ludzie nie obserwują piorunów kulistych, ale ptaka, który poplamił swoje skrzydła bioluminescencyjnym grzybem rosnącym na drzewach, na których ten ptak gniazduje. Zabawne wyjaśnienie, ale na pewno nie wyjaśnia nawet mniejszej części obserwacji. Swoją drogą pamiętam, że w nocy w lesie znajdowałem świecące zgniłe drzewa i dopiero teraz, po czytaniu informacji o piorunie kulistym, dowiedziałem się, że świecą z powodu rosnącej na nich grzybni bioluminescencyjnych grzybów. Choć pierwszeństwo najbardziej egzotycznego wyjaśnienia nadałbym założeniu, że piorun kulisty to taka plazmowa, nieznana forma życia. Nawet takie wyjaśnienia można znaleźć. Chociaż absolutnie nie traktuję ich poważnie z powodu braku jakichkolwiek dowodów. Spotkałem nawet badaczy, które wyjaśniają piorunami kulistymi prawie wszystko na świecie. To już jakiś wygórowany poziom fanatyzmu. Bo na przykład nawet katastrofę w Czarnobylu oni wyjaśniają piorunem kulistym. Może myślicie, że w tym momencie przesadzam, ale nie. Autor napisał nawet całą książkę na ten temat. Tytuł brzmi jako "Piorun kulisty spowodował katastrofę w Czarnobylu". Ale dobrze, przejdźmy do innych, bardziej adekwatnych i rozsądnych wyjaśnień. Oczywiście przytłaczająca większość wyjaśnień odnosi się do plazmowego charakteru piorunów kulistych, wynikających poprzez uderzenie zwykłych piorunów. Wiele teorii wyjaśnia piorun kulisty elektromagnetycznymi falami stojącymi. Uproszczono i wkrótce można to opisać jako pojawienie się fali stojącej między chmurą burzową a Ziemią. I w miejscach, w których fala stojąca ma dużą amplitudę, powietrze się nagrzewa lub jonizuje i zaczyna świecić. Na przykład w tej pracy przedstawiona jest teoria pioruna kulistego, która wyjaśnia największą liczbę jego właściwości opisywanych przez naocznych świadków. Nie tylko wielkość, kształt i kolor, ale także zdolność przechodzenia przez dielektryki, takie jak szkło, i pojawienie się w izolowanych pomieszczeniach, na przykład w samolocie. Zgodnie z tą teorią, zwykłe uderzenie piorunów w pewnych warunkach silnie przyspiesza elektrony, tworząc coś typu wiązki elektronów. Ta wiązka może wzbudzać promieniowanie mikrofalowe, które zacznie jonizować powietrze. Zjawisko to jest podobne do pojawienia się plazmy w kuchence mikrofalowej, ale tutaj, ze względu na wysokie energie, ciśnienie promieniowania tworzy rodzaj bańki, takiej pułapki, która zatrzymuje stojące mikrofale wewnątrz i pozwala im samopodtrzymywać się przez pewien krótki czas. Eksperymentalnie wykazano, że powstałe w powietrzu kule plazmy wytworzone za pomocą mikrofal mogą przechodzić przez płytki ceramiczne, czyli przez dielektryk. Podobnych teorii są dziesiątki, ale ta jest chyba najbardziej rozbudowana. Nikola Tesla uważał, że uderzenie pioruna lokalnie zmniejsza ciśnienie, rozrzedzając powietrze i mocno nagrzewając te obszary, powodując świecenie. Jego zdaniem takie świecące i rozgrzane obszary rozrzedzonego powietrza ludzie postrzegają jako piorun kulisty. Niektóre z teorii tłumaczą występowanie pioruna kulistego jako spalanie oparów krzemu wchodzącego do składu gleby lub oparów metalu po uderzeniu przez zwykły piorun. Te teorie są objęte obserwacjami chińskich naukowców i eksperymentami przeprowadzonych w laboratorium. Istnieje teoria wyjaśniająca, że piorun kulisty jest zjawiskiem optycznym. Niejednorodności w atmosferze załamują promienie świetlne w taki sposób, że fotony zaczynają poruszać się po okręgu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku światła w pobliżu czarnej dziury. Istnieje również teoria, że zwykłe uderzenie pioruna wywołuje u ludzi halucynacje wzrokowe. Ta teoria opiera się na dowodach empirycznych,
ponieważ wystawienie człowieka na działanie silnych pól magnetycznych rzeczywiście może powodować halucynacje wzrokowe. Myślę, że nawet po tak krótkim zapoznaniu się z wyjaśnieniami natury piorunów kulistych już rozumiecie, jak bardzo są one różnorodne. Nie będę wymieniał wszystkiego. Nie widzę w tym sensu, dopóki piorun kulisty nie będzie dobrze zbadany i zdefiniowany. Być może część osób zainteresuje się moją opinią. Chociaż nie jestem ekspertem w tym temacie, jednak przeczytałem i przeanalizowałem wiele informacji o piorunach kulistych. Tak więc, moim zdaniem, czy istnieje piorun kulisty? Chciałbym odpowiedzieć nie wiem i że nie byłem świadkiem tego zjawiska, ale pewnie w naturze występują jakieś krótkotrwałe zjawiska przypominające piorun kulisty opisywane przez świadków. I to, co nazywa się przez nich piorunem kulistym, moim skromnym zdaniem, jest wynikiem obserwacji kilku zupełnie różnych zjawisk, przy czym te zjawiska są bardzo rzadkie. Dla mnie najbardziej przekonującym wyjaśnieniem jest, że krótkotrwałe spalanie oparów krzemu i metali w wyniku uderzenia zwykłego pioruna jest, choć rzadkim, ale jednym ze zjawisk postrzeganych jako piorun kulisty. Ale według mnie, oprócz tego istnieją jeszcze inne zjawiska, powstające w wyniku innych mechanizmów niezwiązanych ze spalaniem oparów krzemu i metali, ale które są również postrzegane jako piorun kulisty. Energie podczas wyładowania zwykłego pioruna są przeogromne. Kto wie, co tam może się pojawić od uwolnienia takich energii. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele zjawisk podobnych do piorunów kulistych, ale nadal pozostających bez wyjaśnienia. Na przykład tak zwane błędne ogniki, onibi, hitodamy, chirbatti, kule ognia nag, światła nad Hesdalen itd. Dużo tego jest. Niektóre z tych zjawisk występują regularnie, co pozwala ich zbadać. Ale nawet po badaniach nie ma jednoznacznego wyjaśnienia tych zjawisk, chociaż istnieją różne prawdopodobne hipotezy. Warto więc przyznać, że w atmosferze zachodzą różne zjawiska, których do tej pory nie da się jednoznacznie wyjaśnić. Myślę, że kiedyś uda się za pomocą przyrządów naukowych zarejestrować zjawiska przypominające piorun kulisty, i po dokładnym zbadaniu właściwości tych zjawisk w końcu wyjaśnić naturę piorunów kulistych, ale ze względu na rzadkość zjawiska to stanie się przypadkowo i nie w najbliższym czasie. Pożyjemy, zobaczymy. Szczerze mówiąc, ten temat zabrał mi sporo czasu i mam wrażenie, że na próżno zmarnowałem wiele dni mojego życia na analizowanie informacji o tak zwanym piorunie kulistym. Mam nadzieję, że przynajmniej wam było ciekawie to oglądać. Do widzenia plus powodzenia.